drugiej części karty wstępnej Bogusław Kozioł kontra Jakub Cuber. Kozioł atakuje middle kickami i wchodzi od razu pod dwie nogi. Staje przekręcony. Takie mam wrażenie, że to będzie takie starcie siła kontra technika. Takie trochę stara szkoła kontra nowa szkoła. Zawodnik Halnego Nowy Sącz za wszelką cenę gdzieś się dąży po to obalenie. Kosztuje go to oczywiście sporo energii. Bardzo dobrze rozkłada póki co ciężar i dysponuje dobrymi warunkami, więc te nogi szeroko w wykonaniu Jakuba Cubera. Dobrze bardzo broni, proszę spojrzeć w jaki sposób właśnie trzyma ten balans na jednej nodze. Teraz jest w stanie się opierać o klatkę Jakub Cuber. Jest blisko swojego narożnika, nie przepraszam, to narożnik Kozioła. A więc stamtąd Bogusław może usłyszeć podpowiedzi swojego trenera. No za wszelką cenę dąży do tego obalenia. Cały czas w zgięciu, póki co w pełni sił, ale każda sekunda kosztuje go dodatkową porcję energii. O, tam delikatnie Jakub Cuber pomógł sobie siatką. Sędzia to zauważył, no i chyba będzie minus jeden punkt, tak, zgadza się. No jednak, jeżeli ktoś przez pół rundy próbuje obalić i jest już tego bliski, to faktycznie to ten uchwyt mógł dużo zmienić. I zmienił w tym przypadku na niekorzyść Jakuba. No i teraz musi mocno się napracować Jakub, żeby ten minus jeden punkt sobie odbić. I póki co obalenie w drugą stronę. Zobaczymy, jak będzie pracował z góry, ale mam to wrażenie, że technicznie z tej strony również będzie bardzo dobrze. Półgarda i stąd może częstować ciosami. Długie, długie ręce. Próbuje gdzieś tymi nogami właśnie wyplątać się z półgardy. Przeszedł do bocznej, a teraz przez moment było w północ-południe. Kolano teraz kontrolujące na brzuch. No i daje się Bogusławowi uniknąć tego dosiadu, który mógłby się dla niego źle skończyć. I słyszymy sygnał 10 sekund kończący rundę. No, Jakub Cuber z tej pozycji mógłby naprawdę zrobić kilka ciekawych podań. Koniec pierwszej rundy. Numer 2. No ten minus jeden punkt w poprzedniej rundzie zdecydowanie zadziałał na korzyść Bogusława Kozioła, który teraz atakuje znowu. Trochę mniej technicznie, bardziej siłowo. Chce urwać dosłownie tymi atakami głowę swojego rywala, który teraz świetny sprawl, wycofał nogi i bardzo szybko, proszę spojrzeć, jak się porusza właśnie wokół Bogusława, nie dając mu możliwości gdzieś złapania w pełną gardę. No i teraz pozycja z góry, długie ręce Jakuba Cubera pozwolą mu być może założyć jakąś niebezpieczną technikę, ale teraz zawodnik Halnego Nowy Sącz zapiął pełną gardę.
i próba Balachy, ale daleko, daleko poza zasięgiem. Wyrywa ręce Jakub. No i akcja podnosi się do góry. Low kick na prosty. Znowu w tym ferworze, ale teraz dobrze zmienił płaszczyznę Bogusław Kozioł. Tutaj corner z halnego Nowy Sącz właśnie podpowiedział, żeby pójść za kostkę i obalić. Fragment tego pojedynku właśnie clinch, znowu spore energii, ale akcja przenosi się na środek oktagonu. Jakub skutecznie obala i teraz jest z pozycji bocznej. No cały czas czekamy właśnie, w jaki sposób wykorzysta swoje warunki właśnie również w tej płaszczyźnie parterowej, ale chyba nie będzie miał okazji, ponieważ dosłownie za kilka sekund koniec drugiej rundy. Koniec rundy! Wspaniałe doby kibiców! Widać, że runda numer dwa z jeszcze większym impetem. Nie jest to może najpiękniejsze technicznie, natomiast no, kibice są naprawdę rozgrzani do czerwoności. Aż część z nich po prostu tutaj stała i skandowała dla swoich ulubieńców. No i ta otwarta garda Bogusława jednocześnie... Ach! No i znowu niedozwolona technika Jakuba Cubera, który gdzieś tam w ferworze przekręcił się, można powiedzieć pechowo, trochę Bogusław Kozioł, próbując wstać. No niemniej kopnięcie nie było legalne. I to już nieważne, czy w formule semi-pro, czy też w zawodowym. Na szczęście nie było groźne, nie weszło czysto i Bogusław został nagrodzony jedynie albo i aż wznowieniem pojedynku od stójki. Ale widać zaciętość w
oczach zawodnika halnego Nowy Sącz, który został ponownie obalony. Tam niebezpiecznie chwycił obie ręce Bogusław Kozioł. I próba Balachy, no. Jest to ciężki fragment zdecydowanie dla Jakuba, który skraca sobie ten dystans właśnie. Nie pozwala, żeby ręce zostały wyprostowane w łokciach. Niemniej, jak widzimy, obie są schwycone, także jest to na pewno ciężki fragment tego pojedynku dla niego. Łatwo może zostać tak naprawdę przesłipowany z tej pozycji. Próbuje naprawdę za wszelką cenę Bogusław Kozioł. Prostuje się w biodrach, ale nic to nie daje. I rozerwanie pozycji. No i koniec. Tutaj narożnik zawodnika halnego Nowy Sącz od razu wybiega i tak w geście zwycięstwa właśnie podnosi swojemu zawodnikowi ręce do góry. Czy ten aspekt psychologiczny podziała na wyobraźnię sędziów? Na pewno nie bardziej niż ich punktacja, ale warto próbować. Sześciowy remis. Pierwszy remis tego wieczoru. No i nie bez znaczenia był ten punkt odebrany Jakubowi w pierwszej rundzie.